do back in the Milky Way. A job, you mean? Nope, not for me. Everyone needs to eat. You must have done something. I did a bunch of things. Scout, courier, shuttle mechanic, short order cook for a while, researcher. The week after that, I switched things up a little. How did you ever commit to a 600-year intergalactic voyage? Easy. It was new. Hej, z tej strony Tyko i kontynuujemy przygody w Mass Effect Andromeda. A właściwie jak jesteśmy na Eosie i będziemy próbowali zmierzać w tamtym kierunku. Tam mamy jakiś punkt odbioru. A tutaj nam wysadzili ketów. Ale na początek jadę po jedną ukrytą skrytkę. I don't like the look of those ket machines. Mi też się nie podobają te ketowskie maszyny. Zrobimy z tym porządek. Jeszcze jeden gdzieś jest. Tam byliśmy, tam jest sprawa załatwiona. A tutaj nie widzę nic do rozwalenia, więc chyba po prostu ketów pokonaliśmy. I skrytka ogarnięta. Jak ja mam tam wjechać, jak tutaj jest koniec mapy? The cat have a horde of junk over there. Chyba, że to o to chodziło. Zobaczmy na mapę. Tak, to o to chodziło. Cześć, katy. Żegnam keta. No chodź, wybrańcu. Zdrowie uzupełnione. Czy my mamy tutaj coś jeszcze do zrobienia? No, chyba nic z tym nie mamy do zrobienia. Ale wiecie co? Zróbmy może sobie ulepszenie postaci. Mamy 16 punktów. I ja bym może wziął sprawność bojową. Co my tutaj mamy? Obrażenia. Redukcja opóźnienia, regeneracji za osłoną, odporność na obrażenia za osłoną. To wolę na to wydać punkty. Walka wręcz, detonatory. Później mamy celność w powietrzu. Odporność na obrażenia podczas uniku. Kurczę, nie za bardzo mam w co tutaj wydawać. Tutaj na koniec jest obrażenia w powietrzu. Premia do walki wręcz. Detonatory. Technologiczna szybkość ładowania. Tylko które to są technologiczne ataki? Moc, technologia, przeciążenie. To chyba o to chodzi. A tutaj mamy biotykę. Dajmy może tutaj punkty w kamuflaż taktyczny. O, czas trwania kamuflażu będzie chyba dobry. To byśmy to tak zrobili. Inżynier rangi pierwszej, okej.
Tobie damy w trening bojowy, fizyczny, maksymalne zdrowie, obrażenia ataku wręcz, tarcz, regeneracja zdrowia, obrażenia, bo wy i tak nie giniecie aż tak często. Odporność na obrażenia, przywracanie tarcz po zabiciu mocą, o, to może być dobre, ale to będzie punkt później dla ciebie. PB, smysł przetrwania, masz 6 punktów. Refleks czy tarcze? Damy tobie to. Chcę zobaczyć, co tutaj jest ogólnie. Bo chyba jest jakaś skrytka. Wszyscy. Co to za konstrukty ketów? Jakieś bosiki nowe. Może nie bosiki, ale nowy typ przeciwnika. Której technologii ketów mówisz? Bo ja tutaj jadę do jednego punktu. Ja tutaj do sądy przyjechałem. Jeszcze 2 sądy nam zostały. A, to może o tej technologii ketów mówiono było. A ja to trochę tak zignorowałem. To jest interesujące miejsce. A, tutaj ja bym czegoś nie przeszukał tutaj dobrze. I podobnie w tym miejscu. I tu mamy spotkanie z kontaktem. To sobie tutaj podjedziemy. Our friend was calling from a cat bunker? We don't know he's a friend. Well, well. Glad you decided to show. This your handiwork? Abso-fucking-lutely. Name's Bane Masani. Cat hunting's a hobby of mine. We should start a club. Eos is the perfect spot for it. Planet's a cat magnet. I've been tracking them down, marking locations to target. You took out the crown jewel, but the bastards still have a presence here. You want to protect that shiny new outpost? You better wipe them out. I'll do whatever I can to keep Adromos safe. Glad to hear it. Sending nav points to your Omni-tool. Eventually we'll want to hit the Crown Jewel, their main base. But I don't think you're ready for that yet. I'm ready. It's your funeral. I can't stop you from being stupid. Happy hunting, Pathfinder. Why do you think the cat are drawn to Eos? In my experience, they go wherever those weird-ass structures are. No idea why. I gave up questioning the damn things. Better to just put a bullet in their head. You didn't come to Eos with Bradley's team. No, I'm one of Tan's scary exiles. Left the Nexus after the uprising. Been planet-hopping ever since, hunting Ket. Why did you join the uprising? Didn't like how they played God. Deciding who woke up when. So, I played mutineer. When things didn't pan out, I went my own way. You didn't want to stay with the other exiles? Honestly, most exiles are assholes, and not the lovable kind. Not sure anyone likes the cat, but you really seem to hate them. What can I say? They're ugly. And I'm a man about aesthetics. You obviously weren't a cat hunter back in the Milky Way. No, I worked in the private security sector. Pay was good, but the job bored me. A buddy of mine told me about the initiative. Thought it'd be a hell of an adventure. Bring any family with you?
Hell no. My mom died when I was a kid. Never met my father. Heard he was a big-time merc. All I know is he gave me his name and nothing else. Stay safe, Masani. That's the goal. Zniszcz generator, zniszcz koszary. Daleko nie mamy, to od razu wykonajmy. Mam nadzieję, że dostaniemy amunicję od nich. Ale to ładnie weszło. Wow, my coś takiego potrafimy? Ła, ja to chciałem zeskanować, ale najwidoczniej może chyba nie jest do skanowania. Z racji tego, że tutaj nie widzę amunicji. Zostaje na strzelanie z pistoletu. No, dzięki za dobicie. O, jest amunicja. Pięknie. Takie akcje, żeby się więcej tej amunicji nam przydało. Jak tu ciemno. Pojemnik otwórz. A, to są ich pojemniki. Konsola bezpieczeństwa, wyłączmy. Ale długo to idzie. These can't be the only generators that Ket brought. Given the large Ket presence on Eos, I would agree, Pathfinder. We'll just keep shutting them down as we find them. To będziemy generatory jeszcze włączali, okej. Okay. Gdzieś są Ketowie, ale gdzie? Gdzieś wyżej. Czy to jest jakieś dodatkowe pomieszczenie? Wystraszyłaś mi, PB. On jest gdzieś wyżej. Nie mam pojęcia gdzie. Tak jakby było jakieś ukryte pomieszczenie. Albo gdzieś się zapadli pod tekstury. No nic, trudno. A więc tak, ja bym teraz podjechał do tego znaku zapytania, później tutaj się rozejrzał i byśmy odzyskali te sondy. A na koniec sobie zostawimy ten obszar. A, to jest technologia porzuconych. Dobra, to teraz mamy coś do zeskanowania. Czy mamy jakąś skrytkę tutaj? Jest skrytka. I to by było wszystko z tego obszaru. Co, jedziemy teraz zrobić rzut. Chyba nam już przywróciło amunicję. Idę po te skrzynki i trochę tutaj surowców zdobyć.
Kurczę, to wygląda jakby miał być koniec mapy już. Jest i sonda. Ja mówiłem ostatnią? Przedostatnią, tylko mi chodziło bardziej ostatnią na końcu mapy. O, tu surowce pominąłem. No, zaraz tam wrócimy. A teraz będziemy przeskanować minerały. Blasé about the Asari Ark. We're stuck here with 100 problems. We need support, experience. Oh, yay. Let's get more old biddies arguing over what to do. Wait long enough, and 9 times out of 10, problems fix themselves. If you won't give a damn about saving the Asari Ark, then I will. See? Problem solved. My senses are detecting Ket technology, Pathfinder. A to to w ogóle nie jest to surowiec? Wykryłem tutaj próbka wanadu. Aż dziwne. Zbieramy wanad, a myśleliśmy tu po próbkę przyjechać. Ket signals detected ahead, Pathfinder. Wow, jeszcze ketowie mnie tu biją. Schowajmy się za nomadem. Poczekajmy na tarczę. Oj, ale nie z pistoletu. Ale dostał ładnie. Piękna głowa. Ale małe przybliżenie tej snajperki. Wow. Czy my mamy ogień krzyżowy? Okej, tu się snajperka przydaje fajnie. Wow, stąd też tam tutaj idą. Zobaczymy, co tutaj nam sam mówił, że wykryto technologię ketów. Pojemnik raczej nie chodziło ten. Okej.
Chyba, że tam. Jeszcze ktoś? Bo bardzo chętnie rozdaję ołów. Jak macie ochotę, to chętnie wam go dam. No tego też nie zbadamy. A, tam jesteście. No, poziom wbiliśmy. A to co to za stacka? No i tutaj technologii etykietów też nie mam, o tym co mówił sam. Więc jak dla mnie to była lekka strata czasu. Ale lit chociaż zbierzemy, który będzie nam potrzebny do tworzenia fajniejszych broni. Wracamy do nomada. Zlikwidować obóz też? No dobra. Mas straczycho. A ty w główkę ładnie dostaniesz. Ale tutaj coś się fajnego dzieje. A ty kleszczu z spadówkami stąd. Chyba wszyscy. O, pojemnik. Stop ketów. Ciekawe, czy jak my tutaj ich pokonaliśmy, to czy się ponownie zrespią. Sprzętna informacja na temat wrogów. O. To chociaż tyle. W planach mam teraz zniszczyć koszary wroga, a jak widzimy, one są tutaj, więc zaraz tam będziemy. Last sight. More animals on our missing crates. Activating automated forward station deployment. A, i tutaj mamy naszą misję. Mining zones in this region are available, Pathfinder. I've added them. Clear the critters, but looks like it'll be as clean as the other lost crates. Pathfinder, after examination of the supply drops, I've identified a possible source for the delivery corruption. Right, now for a hiding spot. Let's go see who was so careful with their theft. Locations marked, Pathfinder. A czemu ja nie mogę zameldować o zwierzętach jednocześnie ukończąc tą misję? Ej no, nie podoba mi się. Chcę zrobić meldunek o tych zwierzętach, bo wczytałem save. I zobaczymy, czy to mi misji nie wywali.
No to trochę głupie, że nie mogłem zameldować o zwierzynach. Reported as a loss. Supplies eaten by scavenger bugs. Let's be more careful next time. Recommendations noted, Pathfinder. Aha, to nam gra daje wybór. Możemy zameldować o zwierzętach. Albo możemy zbadać wszystkie punkty. To ja chyba zrobię meldunek. Natomiast meldunku po prostu zbadamy wszystkie miejsca, tak jak było planowane. No ale zanim tam się wybierzemy, to ja chcę koszary zniszczyć. I tutaj mamy wyzwolenie wspomnień sama. I przy okazji tu kryjówkę, ale na początek koszary. Bane, we're coming up on the barracks. Stay sharp. Shouldn't be as many here as the base. No reason to get cocky though. Już nas wysuli. Naznaczony, cześć. Idziemy. Jak tu ciemno. Widzicie, co to są latarki? Tu jest jakaś akcyjka, tak? A może i nie. Ale amunicja, mamy pojemnik. On gdzieś z prawej strony. On jest piętro wyżej. O, coś z towarzyszem się dzieje. I mamy porozmawiać z Bane'em. Jest terminal. Wrócimy, to tu w pobliżu mamy kilka różnych rzeczy do załatwienia jeszcze. Okej, jak już tutaj jestem, to przeprowadźmy inspekcję tego miejsca. Tu jest pojemnik, datapad i chyba najbardziej zależało nam na tym datapadzie. Notatki naukowe. Anna Karel. Minęło wiele miesięcy, od kiedy mogłam oddychać bez kłucia w płucach. Nie mogę jednak przestać. Jestem bardzo blisko. Zdołałam połączyć sieć informacji wydobytych z ruin. To może być drogowskaz albo punkt nawigacyjny. Pójdę jego śladem. Przy odrobinie szczęścia znajdę coś, co pomoże nam przetrwać. Jestem pewna, że twórcy tych ruin coś po sobie pozostawili. Czuję to. Tam jest sonda. Tu mi na tych wspomnieniach zależy. I tu mamy jakąś skrytkę. Okej. Okay. Tu jest Bane. Tam mamy coś nieznanego.
A tu jest duch obietnicy, czyli mamy wrócić aż tam. A tam, jak pamiętam, były ta budowla, gdzie chyba mogliśmy wejść. No i mamy wspomnienie. Another eidetic trigger, Sam? One of your father's memories is now accessible. Return to Samnode on the Hyperion to investigate further. O, tu już mamy dwa wspomnienia do sprawdzenia. Tu jest główna baza Ketów. Ale nas interesuje ta kryjówka na początek. W sumie może nie kryjówkę, bo kryjówka to jest na dole, a żeby tutaj już na górę nie wjeżdżać, to może po tą sondę podjedziemy. Chyba, że sonda jest... No właśnie, sonda chyba będzie w tym dole, więc tak czy inaczej musimy wjechać do kryjówki. A faktycznie na górze kryjóweczka jest, myślałem, że w tym tunelu. Disarm and we'll talk. God damn it. We're waiting. Wise decision, standing down. Who are you? Chase Gannon. Used to be maintenance. Look, we weren't trying to hurt anyone, just like you said. It's why we came back here. We didn't want to be outlaws. We have family on the Nexus. But we didn't think we'd be welcome. Tan hasn't been forgiving. Not that we deserve it. How did you end up like this? What, as exiles? There was no hope. You have to understand. We thought we were all going to die. And when they exiled us, we saw it could be worse. People preying on their own. We couldn't. So we hid out here and thought maybe... I don't know. I don't know, Pathfinder. You admit you were criminals. What choice do we have? Exiled means they kill you if you come back. But we couldn't keep doing it. We're not pirates. We came here to build. All we could do was watch. Watch you build. At least it was something. I can't let this continue. You know that. Pathfinder, we're not asking to continue. Just, we tried, all right? We tried and fucked it all up. Not exactly a nuanced defense. There isn't one. We got scared. We did bad things. We regret it. Maybe we're idiots. Maybe we should never have come here. But we want to believe there's a way back. You want a chance, a way back. Tan may not like it, but he's not here. They'll accept that? Let us try? Podromos isn't in the business of refusing honest help. I'm numb, Pathfinder. I don't know if there are words. Then get to work. Możemy jeszcze na nich donieść. A teraz jedźmy po ostatnią sondę. I hear you were like a human huntress or something. I served with the Sari Commandos, if that's what you mean. So weird. Can't imagine fighting someone else's wars. I was there to learn. Learn what? Patience, apparently. A teraz nas interesuje ta konstrukcja porzuconych. Mamy też skrytkę w pobliżu. To była chyba ta skrytka. Teraz pytanie. Co tutaj jeszcze jest? A, tutaj ta skrytka. Okej. Okay. Kurczę, oni te skrytki jakoś
czczą, że one są na takim podejście. I tu mamy surowca trochę, to ja go zbiorę. Lexi, got another one. That one was actually mentioned in the records. Transport it back. I'll update. Jest datapad przy okazji. Rejestr systemu promów. Ale tutaj jakby coś jeszcze miało być. Pytanie, ile jeszcze tych ciał trzeba znaleźć. A teraz sobie pogadamy jeszcze raz z Bane'em. Come on, seriously? Every soldier has tattoos. Not where you'll ever see them. A tam się zespili katoły, więc nie ma już sensu tłuc, widzę. Damn good work out there, Pathfinder. Wanted to extend my thanks in person. You did a hell of a thing, taking out all those Ket. I always make time to kick some Ket ass. A woman after my own heart. But you didn't drive all this way for me to kiss your ass. Here, your reward. Glad someone from the Nexus is competent. Stay safe, Masani. That's the goal. Jest tutaj sobie taki pojemnik, ale nie mogę go otworzyć. Pathfinder, the nav point in the Initiative Researchers Journal points to this location. No i dobrze kojarzę, że tutaj będzie jakaś misja z tym związana. Więc mam znaleźć ostatnie wyniki badań Anny Karel. Ale jestem ciekaw, czy byśmy znaleźli ten dziennik wcześniej. To są lampy porzuconych. Jest ich konsola. Jest ich datapad, jeszcze jeden. Dzień ósmy. Wczoraj skończyły mi się zapasy żywności, zresztą i tak nie jestem w stanie nic zjeść. Promieniowanie do świątyni nie dociera, ale czuję, że pobyt na zewnątrz mnie osłabił. Choroba trawi mnie od środka. Minęło 8 dni, a burza nie przeszła. Nie wiem, co zrobić. Jeśli wyjdę, burza mnie zabije. Jeśli zostanę, umrę z głodu. Chyba, że wcześniej wykończy mnie choroba popromienna. Jestem naukowcem otoczonym przez maszyny. Musi być jakieś wyjście. Sposób, żeby je wykorzystać. Postaram się je wybudzić. Ostatni wpis. Byłam głupia. Próbowałam włamać się do systemów obrońców, a oni zwrócili się przeciwko mnie. Rzuciłam się z motyką na słońce. Zdołałam się ukryć, ale postrzeli mnie i wiem, że nie przeżyję. Przynajmniej zginę szybko. Lepsze to niż powolne patrzenie, jak promieniowanie roztapia mi wnętrzności. Nexus musi jednak się o czymś dowiedzieć. Gdy maszyny przestały mnie szukać, zaczęły pracować, naprawiać. Wróć, tworzyć glebę. Mają chyba możliwość odbudowy planety. Jeśli znajdziecie mój dziennik, prześlijcie go do Nexusa. Muszą się dowiedzieć, co mnie spotkało, ujrzeć potencjał, jaki stwarza ta planeta. Te stworzenia, porzuceni, stanowią, myślę, klucz do naszego nowego życia. Muszę tylko wiedzieć, jak się nim posłużyć. Musimy tylko wiedzieć. Zawsze wierzyłam w misję Jen. Jen Garson. Niczego nie żałuję.
I knew it was a long shot, but I still held hope she was alive. All we can do is turn this into Podromos, like she wanted. Dzień pierwszy. Co to za miejsce? Piękniejsze niż można by sobie wyobrazić. Miliony strumieni danych tylko czekają na odkrycie. Gdybym tylko mogła uzyskać do nich dostęp. Pełno tu tajemnic, po prostu to czuję. Jeżeli dojdę do tego, jak działają ich protokoły, to chyba zdołam wykorzystać uśpione roboty. Burza na zewnątrz przybiera na sile. Jeżeli spróbuję wrócić do bazy, z pewnością zginę. Komunikator zaczął mi szwankować. Nie mogę wyjść, ani nie mogę wezwać pomocy. Zresztą, kogo miałabym wezwać? Na szczęście tutejsza technologia staje się zwalczać promieniowanie. Pożywienia wystarczy mi na tydzień. Postaram się przeczekać burzę i przy najbliższej okazji skontaktować się z placówką. Schemat danych. To są chyba drzwi. My już coś się bardziej tłumaczymy, czy jeszcze nic? Pojemnik. Co co? Skorzystajmy z konsoli. Well, that gets us a step closer. Ale co, nic to nie zrobiło? Heads up. This might be rough. Niszczyciel znowu. Dawaj. Okej, wieżyczkę. Destrukcja? Tak. Pokonany. I co my znajdziemy w pojemniku? O! Mam klucz deszyfrujący. Tego sobie użyjemy. I zabieramy wszystko. To jakby było, można jeszcze dalej przejść. No, tych napisów nie jesteśmy w stanie zebrać do skana. No to chyba tutaj wszystko mamy załatwione. To co? Lecimy na twierdzę. Wow. Do spania już.
Jeszcze jakiś snajper, czy to wszyscy snajperzy? Jeszcze widzę dwóch wrogów. Wow. Wieżyczki takie. Maj się. Okej. Uzupełnimy sobie amunicję. Zabierzmy te szczątki jakieś, luneta, trójeczka. O, przyda się. Terminal active. Remain in range. No to mamy się bronić. Wow. Nie wiem, czy nie za szybko tutaj przyszliśmy. Czy atakujemy główną bazę Ketów? Tu mamy życie i tarczę i amunicję. Mamy jeszcze przetrwać minutę. Okej, skądś przychodzą, ale nie wiem skąd. Otwórz bramę. Ale jak? Gdzie? Co? Wow. Życia nie mam już tutaj. Czy co, wcześniej nie zadziałało? Weźmy amunicję i otwórzmy te drzwi.
pojemnik. Amunicja, życie, pięknie. Ale schybiłem. Not here to impress people. Tu mamy jakiś terminal, ale sobie troszkę ułatwmy drogę. Nice work. Bo jest tu trochę ketów. Przysiążyjmy im te generatory osłon. Sabotuj. Dobra, nie zdążymy. Prędzej nas zabiją. Okej, działamy z tym. Teraz idziemy na drugą stronę i tam też przyciążymy osłony. Proszę, nie chce mi się tych szczątek zbierać, bo musimy wchodzić w menu zamiast po prostu być. Jakiś przecież podnieść wszystko. I możemy sabotować. Okej. Generatory przeciążone. Tu chyba mamy opcjonalny cel, nie? Żeby całkowicie osłabić osłony. Konsola wyłącz. Alarms disabled, Pathfinder. I teraz tutaj wyłączymy. I alarm jest wyłączony. Teraz idziemy do głównego celu. Daj mi snajperkę. Wow. Z flanki mnie też. Zobacz sobie wykłówkę ładnie. Przeładuj. Jeszcze gdzieś jeden jest. I z tyłu mam jednego. Tego z tyłu też bym chciał sprzątnąć. A ty ostatni gdzie jesteś? Może nie ostatni, ale... Jedyny na radarze. Ładnie plecy dostało. A
mamy zbadać obecność Ketów. Lecimy alarm wyłączyć. Gdzie ten alarm? I teraz możemy czyścić to na spokojnie. Cześć, Kecie. Wow! Plecy mi robicie. To się strzemi na plecach? Nie. Tutaj jesteś, okej. Dobrze, jakieś życie by się przydało. Coś mamy na radarze. Amunicja się przyda. Dawaj, dawaj go. Terminal blokady mamy jakiś. Wszystkie terminale blokady bezpieczeństwa. Okej. Okay. Jeszcze dwa są. To jest alarm, ale chyba nieaktywny. Choć to są jakieś cele dodatkowe, to i tak je spełnimy. To, tu jeszcze kecik jakiś. Ale nam wbiegł. Ty się na mnie patrzyłeś i mi nie biłeś? To włączamy ten. Uruchomiono reset bezpieczeństwa. Kurczę, mam teraz tyle znaczników, że nie wiem gdzie biec. Tu nas nie było. Oznaczę sobie może punkt. Jak się tam dostać? I szybko to wyłączmy przed resetem. Blokada zdjęta. Pięknie. Ale był jeszcze jakiś cel, zbadaj Ketów, czy coś w tym stylu? Czy my to zrobiliśmy? Okej. Okay. Mam jakieś dwa punkty tutaj zaznaczone. Ale to są te konsole, okej. Okay. No, myślę, że idziemy bezpośrednio do twierdzy.
Tylko weźmiemy sobie tu życie i amunicję. I mam nadzieję, że wypędzimy na dobre ketów z tej planety. Przyznano dostęp do centrum dowodzenia. Alarm wyłączony, konsole bezpieczeństwa zdjęte. Ładnego breakdance'a robisz, ale... Przerwiemy tobie go. Tu jest jakieś pole dziwne. Ale go wypatrzyłem. Ale tego to mi się tak za bardzo nie chce zbierać, powiem wam. Mamy na górze jakieś dwa pomieszczenia i na dole dwa pomieszczenia. Ale wszystko wprowadza się do tego samego miejsca. Na dole widziałem amunicję. Najpierw chyba tą kulkę mu trzeba zniszczyć. Wow, granat! Ja sobie tu po amunicję zajdę. Przy okazji. Masz już kuli. Niezwyciężony. Pozostałych obrońców mamy pokonać. Myślałem, że gorzej będzie. Czyli odpowiednią moc mieliśmy na tą misję. A tak nasz Bane straszył, że nie dam rady. I mamy odblokować dostęp do pomieszczenia obserwacyjnego Zenit. Tu jest chyba nic ciekawego nie znajdziemy. Skany to tak mało mnie interesuje, technologia ketów. Sterowanie windą. Wyłącz elektrownię ketów. A mogę zerknąć z tego okna, co tutaj jest? Mamy jeszcze pojemnik. That's it. The base is offline. Everything is. Look down there. Ale ten jeden dalej działa. I drugi. Przetłumaczono stąd Zeit. Bezsensowna misja. Szukamy pozostałości po porzuconych podczas gdy te stworzenia stają nam na drodze. Musimy im pokazać falę ketów zamiast kopać w błocie tej zniszczonej planety. Naturalnie nie winię najwyższego. Nasza światłość pragnie dla nas najlepszego. Ten porzucony zniewolił umysł najwyższego, należy go zgładzić. Słyszeliście zapewne o nowych stworzeniach przybyłych z dalekiej przestrzeni kosmicznej. Czy staną się zagrożeniem dla oświecenia? Najwyższy się nie lęka, ja dostrzegam ból i wojnę. Nie możemy pozwolić, by stworzenia te stały się dla nas zarazą.
przydzielam drużynę najbardziej zaufanych ludzi do rozpoczęcia eliminacji. Jaśnie oświecony, twój uniżony sługa prosi o audiencję. Gdy śpię, widzę pewne rzeczy, okropne wizje stworzeń, które chyba nigdy znałem. Dlaczego to czuwam? Dlaczego przyszłość czy dostrzegam przyszłość czy przeszłość? Proszę, niech to się skończy. Jeśli mam umrzeć, by wizje ustały, z chęcią skończę życie. Powiedz mi, co mam uczynić? I tu jeszcze pojemniczek. O, jeszcze jeden pojemnik. Ketowska technologia szyfrowania rdzenia. O, pojemnik. No to co? Ja jakoś do wyjścia muszę się dostać. I może trochę tutaj poskanuję jeszcze. Co tu robi Cat? Żeby mieć już zaliczone rzeczy na EOSie, to tutaj jeszcze te dwie rzeczy zaliczymy. Mamy dostarczyć dane. Prośba, informacje o Ani Karel. Grupa naukowców z Nexus zaprosiła informację na temat Ani Karel, która zaginęła w pierwszej fali kolonistów. Każdy kolonistów z przodomość posiadający takie informacje zostanie nagrodzony. Okej. Okay. Aha, te dzienniki mamy zebrane. Dzień pierwszy, dzień ósmy, ostatni wpis. Okej. Okay. Czyli to jest zaliczone. No i jeszcze mamy zadanie o donosie na tych naukowców, na tych znaczy przemytników. I może ja sobie zapiszę grę wcześniej. Bo szczerze powiedziawszy, nie wiem, co się wydarzy. Meldunek o stanie zaopatrzenia, wyślij. Recommendations noted, Pathfinder. A, czyli nic złego się nie stało. Brak wiadomości. Brak wiadomości. No to co? Myślę, że w następnym odcinku wrócimy na Tempesta. Na statek. A w tym odcinku to było już wszystko. Grałem z wami Dyku, zostawcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję, zostawcie lajka i do następnego odcinka. Hej, hej!